Ma dopiero 12 lat, a talent, o jakim mogą pomarzyć tylko nieliczni. Nina Pomajda z Tarnowskich Gór to plastyczna i muzyczna artystka. Pomimo młodego wieku ma już za sobą wiele sukcesów. Od kilkunastu miesięcy jej wystawy plastyczne można podziwiać w szkole podstawowej w Lasowicach. Na spotkaniu z naszą reporterką Weroniką Herzog młoda artystka zaprezentowała nie tylko swoje plastyczne umiejętności, ale także swój wokalny talent. Nina Pomajda, 12-letnia uzdolniona artystka, uwielbia śpiewać i malować. Jak sama mówi, rysuje od przedszkola. Tematem przewodnim jej prac są zwierzęta i przyroda. Wiele czasu poświęca też na rysowanie postaci z bajek. To jest tak, że albo z internetu biorę, albo no coś mi natknie, na przykład coś zobaczę, coś mi się spodoba, no i biorę to, znajduję i rysuję. Na co dzień Nina jest uczennicą szkoły podstawowej w Lasowicach. Wszyscy w szkole mocno ją dopingują i pomagają. Wernisaż mi się bardzo podobał, szczególnie, że cała szkoła brała w tym udział. Jest to doskonały klimat, żeby rozwijały się młode talenty, żeby pasje przeradzały się w jakieś tam bardzo solidne umiejętności. Szkoła od samego początku promuje jej pracę i właśnie tutaj może je zaprezentować szerszemu gronu. Fajnie jest, że szkoła mi zrobiła ten wernisaż, pomogła mi w nim. Oprócz rysowania i śpiewania Nina prowadzi także stronę internetową mójmałytalent.pl, która namawia młode osoby do uczestniczenia w zajęciach artystycznych. 12-latka może liczyć na wsparcie rodziny. Mama trzyma kciuki za córkę od samego początku. Miała jakieś 5-6 latek. Wtedy popatrzyła sobie na taką rysowankę, truskawkowe ciastko i je sobie narysowała. No i pokazała, ja mówię, Ina dosyć ładnie, tak inaczej, wiarygodnie. Nie inaczej tata Rafał, który jest jej najwierniejszym fanem. Bo trzeba często znaleźć i czas dla niej, żeby ona się pouczyła i czas, żeby narysowała. Nie zawsze też ten dzień, w którym wybierze sobie rysowanie, to coś narysuje ładnego. Ona czuje, że ten dzień nie jest dobry, musimy wtedy powiedzieć sobie, inny dzień jest lepszy i te terminy sobie przesuwamy. Ale teraz im bliżej było wernisażu, tym łatwiej ją było do tego zmobilizować i lepsze robiła rysunki. Ale oprócz rysowania Nina także ma wielki talent muzyczny. Podczas tegorocznych Gwarków młoda artystka miała okazję pojawić się na scenie razem z zespołem Various Monks i zaśpiewać utwór pod tytułem Ameryka. Osiągnięcie, które może zaprocentować. No, moim osiągnięciem takim największym to właśnie to spotkanie z Wiertą, moim zdaniem. To było takie osiągnięcie. Dziewczynka jest na najlepszej drodze, by osiągnąć już niebawem coś wielkiego. Przypomnijmy, że dziennikarze tej stacji interweniują w Państwa imieniu. Dlatego czekamy na sygnały pod numerem telefonu 32 450 81 81 lub 512 997 587. Szukamy wciąż.